Cześć, dzień dobry wszystkim. Przyjechałam dzisiaj na taką małą farmę. Wysiedliło mi się to jakoś przypadkiem zupełnie i uznałam, że muszę to odwiedzić. Mają tutaj podobno mnóstwo zwierzątek, z którymi można przyjść, pogłaskać się, pobawić. Małe kuski, małe świnki, więc muszę to zobaczyć. Ja kocham zwierzęta, więc z wielką przyjemnością zawsze w takie miejsce zajrzę. Sama zresztą zobaczę, co tam jest, nawet nie wiem. Tak tylko widziałam zdjęcie, że ktoś trzymał małą kózkę na ręku i uznałam, że ja muszę tutaj też przyjechać. Mam nadzieję, że lubicie takie klimaty. W takim razie was zabieram, zobaczymy, jak to będzie. Niby nie ma słońca, ale powiem wam, że mnie tak dzisiaj razi w oczy, bo jest po prostu strasznie jasno. Okej, to idziemy. Hello! O, i duże przyszły. Znowu ta sama. Ouch, to musi boleć. Bardzo agresywna mała kózka. Spójrzcie na tego psa, jak sobie tam odpoczywa. Jaki fajny. Should be over in the pig pen. You eat like a pig. Look at that. Wait. Jest tylko dziko. Chodź na dół, chodź na dół. Jaka ty jesteś dzika koza. Jaka głodna, przecież ja widzę, ile ty jesz. Co udajesz, że jesteś głodna? Śmiesznie chucha mi w rękę. Tego się pewnie nie spodziewaliście, że wam będę zwierzęta farmerskie pokazywać na Florydzie. Wszystko można tu znaleźć. Dobra, koniec. Jeszcze komuś innemu dam. Jakieś twoje siostrze. Chodźcie, wybrałam sobie ciebie, chodź. Ojej, ojej, co tu się dzieje? Jeszcze coś tam jest? Jest. Ojej. One są agresywne, masz też. A ten pan, który mi to sprzedawał, powiedział, że te kubeczki mam zwrócić, bo on to umyje i znowu będą wykorzystane. Więc te drogie, piękne świnki na imię mają Petunia i Penelope. No przecież idealne imiona dla świnek. No tu jakiś króliczek idzie. I think it's a girl. Tu mamy osiołka. Jedz sobie troszeczkę. Głodny osiołek. Powiem wam, że podoba mi się to, że jest to tutaj zorganizowane w środku miasta, tak naprawdę za 5 dolarów wejście i można właśnie przyjść, poprzebywać sobie ze zwierzątkami. Fajna atrakcja dla dzieci. Dla dzieci i dla mnie. O Jezu, tutaj kolejny. Ale ty piękny jesteś. A tu więcej kolegów? Ile ich tam jest? Nie wierzę. Dzielnica Pawi normalnie. Niespodzianka. Całkiem dużo. Looks like they have a meeting. Mm-hmm.
Jeez. It's crazy. Ojejo. Właśnie to są takie szyby, które dezorientują ptaki i inne zwierzęta. Ojej. Spróbuję go przepłoszyć. Ojejo. Kochanie, tam nikogo nie ma. No, leć. Bo boję się, że sobie zrobi krzywdę o tą szybę. Domowe zwierzątko floryckie, ale jest wielki. Get out, crazy!